za trenera drużyny gości, pana Adama Walkę. Przede wszystkim gratulacje na ręce Michała dla całej drużyny Jagiellonii za zwycięstwo, za zdobyte 3 punkty. Przyjechaliśmy tutaj z konkretnym planem powalczenia o punkty, natomiast rzeczywistość okazała się inna. Drużyna Jagiellonii to zespół naprawdę bardzo ciekawy, który walczy o najwyższe cele. Drużyna, która jest świetnie zarządzana, budowana od podstaw, ma bardzo dobrego trenera i dzisiaj to było widać na boisku. Wprawdzie można powiedzieć, że mecz ułożył się dla Jagiellonii bardzo dobrze i później, wtedy kiedy próbowaliśmy przejąć kontrolę na boisku, w centralnej strefie boiska w drugiej połowie, kiedy ta gra nasza zaczęła się układać i stwarzaliśmy sytuację, dostaliśmy drugą bramkę i to praktycznie była kropka nad i, wprawdzie zawodnicy grali do samego końca i za to należą im się pochwały, ale punkty zostają w Białymstoku. Wracamy, trochę będzie czasu podczas świąt na przemyślenie, na analizę tego meczu, natomiast oczywiście nie opuszczamy głowy w dół. Mamy następne, bardzo trudne spotkanie. Mecz z Wisłą, to się dla nas liczy teraz najbardziej. Dla wszystkich tutaj wesołych świąt oczywiście, wesołego Alleluja. Dziękuję. Dziękuję. Trener Michał Probierz. Wiedzieliśmy, że będzie to bardzo ciężkie spotkanie, w szczególności, że trochę skomplikowało to wszystko wyjazd do Lubina, który mieliśmy ostatnio. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ta podróż, która była nocna, nam się odbije i dlatego od samego początku staraliśmy się narzucić dosyć wysokie tempo, żeby zdobyć bramkę. Wiedzieliśmy też, że Górnik nastawi się bardzo defensywnie i to akurat było widać. Zagraliśmy chyba najlepsze 25 minut pierwsze, jeżeli chodzi o ten sezon, bo stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji i potrafiliśmy to grać. No nie zdobyliśmy tej bramki, później z ładnej akcji Tomek się przełamał i to jest bardzo istotne, że zdobył tą bramkę, na pewno poczuje się zdecydowanie lepiej. I wiedzieliśmy, że później czym dłużej mecz będzie trwał, to Górnik będzie miał trochę przewagi, bo akurat my wróciliśmy dopiero o 7 rano w niedzielę i zawodnicy nie mieli zbyt dużo czasu na regenerację. Górnik grał w piątek, podróż też miał na 2 dni. No ważne były te istotne były zmiany i tu akurat bardzo dobre zmiany Mladena Koszelana i Burcharda, którzy trochę uspokoili i w najważniejszym okresie zdobyliśmy drugą bramkę, gdzie Górnik rzeczywiście zaczął trochę dominować w środku, nie potrafiliśmy się uporządkować, ale zdobyliśmy piękną bramkę z kontrataku i akurat to taką, jaką zawsze chcieliśmy strzelić. Z tej bramki się bardzo cieszę, bo wreszcie zdobrania z boku i środkowy pomocnik zdobył bramkę i to jest kluczowe, mamy 3 punkty, spokojnie się przygotowujemy dalej i jeżeli teraz opuści Wisłę szczęście, to mam nadzieję, że tak będzie już jutro we Wrocławiu, no to różnie może być, a jeżeli dalej będzie tak jak było, że wszystkie zespoły z Wisłą same będą zdobywały bramki, to już nie ma szans ich dogonić, ale ważne, że uciekliśmy tej reszcie, ta reszta ma swoje mecze jutro i w sobotę i niech oni się teraz martwią. Przy okazji wszystkim czytelnikom wszystkich gazet wesołych świąt, dziękuję.